Witam serdecznie. Pracę zaczniemy od narysowania twarzy w postaci okrągłego wachlarza szpicem w dół. Od tej części rysujemy linię szyi, ramion oraz pozostałą część ciała. Z górnej części naszego wachlarza tworzymy zarys warkocza. Osoby zaawansowane mogą narysować dodatkową rękę, natomiast ja przedstawię prostszą wersję Elzy. Teraz na wachlarzu tworzymy krzyżujące się ze sobą łuki bliżej lewej części twarzy. Następnie tworzymy zarys twarzy z wgłębieniem na wysokości poziomego łuku. Nad tym łukiem tworzymy kolejny i na jego linii rysujemy brwi. W dolnej części łuku pionowego zaznaczamy nos, a pod nim tworzymy trzeci łuk, poziomy, i rysujemy na nim usta. I na koniec oczy, które umieszczamy pod brwiami na linii środkowego łuku. A tak przy okazji, jeżeli zastanawiacie się, na jakim papierze rysować, to na szkicowniku Pop Draw. Ma świetne, grube i wytrzymałe kartki. Podczas rysowania oczu pamiętajcie o zaznaczeniu źrenic oraz rzęs. A jeżeli coś Wam się nie uda, skorzystajcie z precyzyjnej gumki w ołówku Kohinora. Wygląda jak kredka i można ją ostrzyć tak jak kredkę, temperówką. Gdy już narysujemy oczy, tworzymy dokładny zarys włosów w górnej części naszego wachlarza. Teraz rysujemy ucho. Pamiętajcie, że ucho musi być zawsze na wysokości oczu. Następnie rysujemy warkocz, czyli przeplatamy kolejne pasma włosów. Potem skupiamy się na ramionach, rysowaniu klatki piersiowej, a następnie zaznaczamy poszczególne elementy stroju. Dekolt rysujemy w postaci łuku, a poniżej górę gorsetu w kształcie serca. Mając gotowy szkic, przygotowujemy się do kolorowania. W tym celu delikatnie czyścimy linię ołówka gumką. I zaczynamy od kolorowania skóry za pomocą koloru żółtego, a następnie różowego. Do kolorowania warto użyć kredek Magic. Mają one miękkie grafity, intensywnie wielowymiarowe kolory, dają świetne efekty i przede wszystkim nie ścierają się szybko. Do kredek dołączony jest blender, który pomoże wygładzić kolory. Gdy już pokolorujemy twarz, kolorem różowym zaznaczamy cienie na powiekach. Rysujemy nim również rumieńce na policzkach. Do różu dodajemy nieco fioletu oraz bordo. W międzyczasie można zaznaczyć brwi ciemnym brązem. Teraz za pomocą mieszanki czerni i szarości rysujemy rzęsy.
i zaznaczamy tęczówki na niebiesko, a źrenice na czarno. Warto zostawić delikatny blask w postaci białej kropki na źrenicy. Oczy będą wyglądać bardziej naturalnie. Teraz jasnym brązem zaznaczam ciemne partie na twarzy. Stosuję łagodne przejścia z jednej tonacji w drugą. Kolejne do kolorowania będą usta. Do tego używam koloru bordowego z czerwienią. Następnie gumką do mazania delikatnie na twarzy zaznaczam miejsca błyszczące i przechodzę do kolorowania reszty skóry. Jeżeli nie wiecie, czym ostrzyć kredki Magic, to polecam temperówkę na korbkę z jeżykiem. Temperówka ta ostrzy każdy rodzaj kredki. Kolorując kredkami Magic zawsze warto użyć blendera, pomoże wygładzić nam powierzchnię skóry. Teraz zajmiemy się włosami. Jasne włosy kolorujemy dwoma lub trzema odcieniami. Na początek nakładamy żółty, a następnie wzmacniamy cienie na włosach ciemnym brązem. Linie stawiamy zgodnie z kierunkiem ułożenia się kosmyków. Kolorując warkocz warto pamiętać, że miejsca wypukłe zawsze będą jaśniejsze. Miejsca ciemne to te przy liniach zetknięcia się ze sobą poszczególnych pasemek, więc należy je przyciemnić. Teraz kolorem niebieskim zaznaczamy dekoracje na włosach. Te miejsca możemy wcześniej oczyścić sobie gumką do mazania. Następnie przechodzimy do kolorowania gorsetu sukienki. Do tego używamy niebieskiego odcienia. Całość możemy wygładzić za pomocą blendera. A następnie ciemnym kolorem zaznaczamy cekiny i dekoracje. Tym samym kolorem wzmacniamy cienie pod biustem oraz przy warkoczu. I na koniec granatem dodatkowo wzmacniamy ciemne elementy. Skórę pod przezroczystą tkaniną kolorujemy jedynie różem, a następnie kładziemy na to błękit. Cienie na ręce kreślimy czernią i szarością. A linię półprzeźroczystej tkaniny wymazujemy gumką. Na koniec możemy dodać parę dekoracji w postaci śnieżnych gwiazdek i to wszystko. Efekt gotowy.